Słyszałem w poprzedniej dyskusji, Iwona mówiła o tym, że moja zastępczyni powiedziała, że warto, żeby ludzie byli szczęśliwi. No i naprawdę czuję się szczęśliwy, że moja w tym zakresie postawa rozprzestrzeniła się w organizacji. Ale wracając do tematu Centrum Usług Wspólnych, my postawiliśmy sobie taki cel, co może Państwa trochę zdziwić, budowy firmy, budowy grupy opartej na wiedzy. Mimo, że to proste produkty wydaje się, natomiast jeśli wejść to głębiej, to tak naprawdę sprzedajemy systemy i sprzedajemy wiedzę, w jaki sposób budować szybko, sprawnie, tanio i skutecznie. Ta oparta na wiedzy organizacja również dotyczy działu finansowego, szeroko mówiąc, czyli zarówno mam na myśli tutaj kwestie księgowania, kwestie podatkowe, kwestie back-office'u, jak również kontrolingu czy business intelligence. Myśmy podjęli decyzję o tym, aby budować centrum wiedzy nie na zewnątrz, tylko w środku organizacji z kilku powodów. Po pierwsze, najważniejsze jest to, że doświadczenie, jakie mamy, pokazuje, jak istotną rolę pełnią ludzie z obszaru fin w podejmowaniu decyzji biznesowych. Zarówno takich o, na przykład o, nie wiem, ekspansji geograficznej, inwestycjach rzeczowych, inwestycjach kapitałowych, ale również o tym, jakie narzędzia marketingowe czy sprzedażowe wykorzystać. Przy obecnej złożoności świata nas otaczającego i regulacji, które na dodatek są różne w różnych krajach, wiedza, jak coś zrobić, zanim to zrobimy, jest naprawdę cenna, mimo że, jak Państwo pewnie wiecie, gaszenie pożarów nie jest, zapobieganie pożarom nie jest w cenie, gaszenie jest w cenie. My podeszliśmy o tyle inaczej, że zapobiegamy. Ilość pieniędzy, jaką wydajemy w skali grupy na działania zupełnie niestandardowe, często są to pionierskie działania w zakresie obsługi rynku, w zakresie wprowadzania produktów, powoduje ogromne zapotrzebowanie na wiedzę finansową. I ludzie od finansów są obecni właściwie przy każdej decyzji. Dlatego, no z tym się wiąże oczywiście kultura liczb, kultura marżowości, kultura EBITy, kultura wspólnego celu i tak dalej, i tak dalej. Dlatego zbudowaliśmy to centrum wiedzy wewnątrz grupy, co oczywiście nie oznacza, że nie jesteśmy scentralizowani w tym sensie, że to, co dzieje się w spółce tej najważniejszej, w naszym przypadku Atlas Spółka z o.o., ma odzwierciedlenie w 18 innych firmach na 5 rynkach w Europie. Tak oczywiście jest, to my piszemy manuale, to my projektujemy manuale księgowe, manuale dotyczące obiegu dokumentów, manuale dotyczące traktowania poszczególnych transakcji. To są kilkusetstronicowe obecnie dokumenty. To my odpowiadamy za raportowanie w całości grupy, za zbieranie danych, za ich połączenie, eksplorację, interpretację, określenie celów, rozliczenie celów, a na końcu nawet premiowanie ludzi. Niemniej nie chcieliśmy tworzyć Centrum Usług Wspólnych rozumianego jako odrębna instytucja po to, aby nie, bo uważaliśmy, że oszczędności na tym są mniejsze niż straty wynikające z braku tej wiedzy blisko miejsca, gdzie podejmowane są decyzje biznesowe. Przy okazji jeszcze chciałem dodać, ja akurat również trochę interesuję się takimi aspektami socjologiczno-psychologicznymi, stąd pewnie o tym szczęściu mówiłem wiele. Budowy organizacji, w kontekście budowy organizacji. Jest wiele badań światowych, które pokazują, że jeśli wyłączy się z organizacji piony, które nazywane są kręgosłupem, administracja, finanse, księgowość, kontroling, to organizacja działa gorzej. Działa gorzej dlatego, że ludzie nie czują się bezpiecznie. Ludzie mają poczucie bezpieczeństwa, z tym być może związanego również szczęścia, wtedy, kiedy te korowe piony są z nimi, mogą się zapytać, dopytać, często poradzić w sprawach nawet prywatnych, często porozmawiać o czymś. To jest również rozprzestrzenianie wiedzy, którą najczęściej w organizacji nie ma, potrzebna w codziennym życiu ich pracowników. Dlatego mówiłem o tym szczęściu. Uważam, że istnienie tych działów w organizacji sprzyja jej zdrowemu rozwojowi.
Co nie znaczy do końca, że żeście nie scentralizowali pewnych procesów, prawda? Nie, nie, absolutnie nie. Myśmy to oczywiście zrobili, zautomatyzowaliśmy, zrobotyzujemy, co się jeszcze da, niezautomatyzowane i scentralizowaliśmy bardzo wiele procesów, właściwie wszystkie te, które dotyczą rozliczania efektów naszych działań, czyli prawie wszystko. Czyli trochę zrobiliście to po prostu inaczej. Zamiast budować jedno miejsce, gdzie spędzamy tych wszystkich ludzi, którzy mają tą wiedzę, umiejętność, tak naprawdę zostawiamy ich w organizacji, a skupiamy się na tym, żeby wiedza, która jest u nich, ich doświadczenie, umiejętności, były dystrybuowane po organizacji i centralnie zarządzane. No bardzo ładnie to ująłeś, ale nawet powiem, że oparliśmy się dotacją unijnym, bo mogliśmy... Mogliśmy to sfinansować dosyć łatwo. Nie chcieliśmy tego robić właśnie po to, żeby nie tracić więzi między biznesem a wiedzą finansową, kontrolingową, prawną, księgową i tak dalej, i tak dalej.